Patchwork to metoda szycia, w której zszywa się małe kawałki materiału o podobnych geometrycznie kształtach w jedną całość, tworząc nowy wzór. Prawdziwe dzieła sztuki wykonane właśnie w taki sposób prezentowała podczas spotkania w bibliotece Wacława Byczkowska, która z wykształcenia związana jest z matematyką i informatyką, natomiast jej pasją są patchworki. O tym pierwszy raz słyszałam dosyć dawno, kiedyś tam w telewizji, wiedziałam, że coś takiego jest. Troszkę się zaczęłam tym interesować, zbierać wzory. Swoją wiedzę na temat tworzenia patchworków Wacława Byczkowska zgłębiała w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaopatrzyła się w profesjonalny sprzęt ułatwiający równe wycinanie skrawków materiału. Podczas spotkania w bibliotece artystka dokładnie objaśniała, w jaki sposób powstają jej prace. Patrząc na tą próbkę, od czego pani zaczyna? Zawsze od tych dwóch, te dwa elementy, następnie ten, potem tu, a potem to naokoło idzie. To znaczy się od tych najmniejszych. Tak, od tych najmniejszych. Tak, tak. Ten z tym, te kwadraciki małe, do tego doszyty jest ten, to ten jasny, teraz doszyty jest ten, potem doszyty jest ten, ten w koło po prostu idzie, potem już idzie w koło. Na wystawie patchworków Wacławy Byczkowskiej można było podziwiać kołdry, narzuty, rękawiczki kuchenne, fantazyjne ozdoby ścienne i inne oryginalne prace zaprojektowane przez artystkę, które wzbudzały zainteresowanie oglądających. Wrażenia to są piękne, bo to jest artysta. Tak, przy tym, no i to jest wyciszenie, to trzeba mieć, skupić się i lubić to przede wszystkim, lubić to.